No hej, witam Was w kolejnym holu. Wybaczcie, jeśli w tle słyszycie moją szumiącą zmywarkę. Dzisiaj mamy tutaj zakupy za około 400 zł, bo zapomniałam wziąć paragonu z warzywniaka i nie pamiętam, ile tam dokładnie wydałam. Zaczynamy od mrożonych frytek, żebym je mogła od razu schować. Frytki nam się już skończyły, a zawsze musimy je mieć w zamrażalniku. Te są akurat karbowane, bo tylko takie dzisiaj były. My wolimy normalnie te takie długie i cienkie. No i dzisiaj też była promocja, więc mam też drugie opakowanie, ale już go nie wyciągałam, jest w zamrażalniku. Z owoców mamy całą siatę winogron. Spróbowałam, są bardzo dobre, są takie twarde, takie matowe trochę. Ja uważam, że te są najlepsze. Są takie trochę żółciutkie, bardzo słodkie, więc wzięłam sporo. Dla młodej wzięłam osobno jeszcze te bezpestkowe, bo ona akurat takie zdecydowanie woli. No i w ramach niespodzianki wzięłam jej truskawki. Wychodziły tak po 30 zł za kilo, więc stwierdziłam, że no dobra, możemy jej zrobić taką małą niespodziankę. Ostatnio też właśnie coś mówiła, że koleżanka w szkole miała w lunchboxie truskawki. No stwierdziłam, czemu mam dziecku nie zrobić takiej frajdy. Zawsze lepiej wydać 8 zł na paczkę truskawek niż jakieś tam słodycze. Z owoców mamy jeszcze dwa banany. Mamy oczywiście śliwki, których cały czas dużo u nas idzie. Jabłka takie, mamy szarą renetę. Z warzyw kilka ziemniaków, papryka. Pomidory, już zbliżamy się powoli do tego momentu, że nie będziemy takich pomidorów kupować, bo już poza sezonem nam nie za bardzo smakują. My w tym jesienno-zimowym okresie to już raczej kupujemy tylko te takie sherry pomidorki, bo one akurat są dobre. Brudna marchewa, którą kupiliśmy ostatnim razem i była bardzo dobra. Nie wiem, z czego to wynika, czy z tego, że jest brudna, czy z tego, że to jest jakaś odmiana specjalna. Nie mam pojęcia, ale ta marchewka jest naprawdę bardzo dobra, bardzo słodka, więc jak ją dzisiaj zobaczyłam, że jeszcze jest w warzywniaku, to wzięłam. Mamy też jednego batata. Tutaj mamy sześciopak soczków dla młodej na wyjazd dla niej, bo jedzie z tatą do dziadków na weekend. Takie te, jak to się nazywa, krakersy. Ja sobie wzięłam jeszcze dzisiaj w ramach takiego eksperymentu taki chrupiący miks do sałatek. To jest wersja akurat jakaś grecka, że tutaj są suszone pomidory, oliwki jakieś takie suszone. Jestem ciekawa, jak wyglądają suszone oliwki. Czy one będą takie chrupiące, czy takie miękkie, nie mam pojęcia. Dynia, karmelizowana cebulka i słonecznik. Zobaczymy, co to będzie warte. No, trochę to niestety kosztuje, bo taka mała paczuszka kosztowała 7 zł, więc no raczej nie jest to coś, co ja bym kupowała regularnie, ale miałam ochotę spróbować nawet nie tylko, że do sałatek, ale też po prostu, żeby sobie kanapki posypać. Zobaczymy, czy to będzie smaczne. Dwa keczupy, dwa majonezy, bo nam się to wszystko kończy. Dzisiaj też, słuchajcie, zobaczyłam w Biedronce magdalenki, które bardzo lubię, więc ciekawa jestem, jak te takie gotowe, jak się sprawdzą. Są paczkowane oddzielnie, w sensie każda jedna zapakowana jest plastik, co z jednej strony jest oczywiście durne, bo no bo po prostu tego plastiku w takim jednym opakowaniu jest bardzo dużo. Z drugiej strony nie trzeba ich wszystkich zjeść od razu, one mają długi termin przydatności, więc no biorąc pod uwagę, że każda jest osobno zapakowana, to mogą swoje poleżeć, no chyba, że je zjemy na raz, to wtedy będzie bez sensu. No ale zobaczymy, jak w smaku. Ja tak mówię, bardzo je lubię i nawet myślałam ostatnio, żeby spróbować je zrobić. No ale skoro były gotowe, za około 8 zł było takie, czekajcie, albo 7,99, albo 8, nie, chyba 8,99, no to stwierdziłam, że spróbujemy. Reszcie mojej rodziny, która uwielbia takie wafle, które jak dla mnie smakują jak styropian, wzięłam właśnie te kukurydziane i jakieś tam zbożowe. Mamy jeszcze dwa rogale świętomarcińskie, to są te takie oryginalne z tym chronionym oznaczeniem geograficznym. Była już resztka, one są takie, mam wrażenie, troszkę może wysuszone, no ale trudno, wzięłam dwa, bo młoda chyba nie lubi, to po pierwsze, po drugie one są spore i bardzo słodkie, więc i tak ciężko zjeść jednego całego. Te precle też były w promocji dzisiaj w Lidlu. Były jeszcze w większej promocji, jakby się wzięło 6 sztuk, ale stwierdziłam, że już w to się nie będziemy bawić. Za 2 zł za sztukę to i tak jest ok. No i niestety popełniłam dzisiaj błąd, bo znowu byłam w garmażu. Chciałam wziąć pierogi, bo mój partner zrobił w weekend zupę botwinkową i stwierdziliśmy, że właśnie dobrym będzie do nich dodatkiem kilka pierogów, plus też wydaje mi się, że młoda tej botwinkowej zupy nie zje, bo ona generalnie żadnych tam barszczyków, nic takiego nie lubi, więc wtedy zje sobie przynajmniej pierogi. Ale słuchajcie, za taką porcję pierogów, ile ich tu jest,
Nie, no, no nie wiem, no z kilkanaście pierogów, 20, coś takiego. Zapłaciłam 35 zł, także nigdy się chyba nie nauczę, ale no już dzisiaj faktycznie się trochę zdenerwowałam, ile wydałam. Tutaj mam jeszcze, nie wiem, w którym jest co, szczerze mówiąc, ale w jednym opakowaniu mam takie udka z kurczaka, a w drugim dewolaje, no i za trzy dewolaje zapłaciłam z kolei 40 zł. Jeszcze niedawno były po 30, w sensie tak wychodziło po 10 zł za sztukę, dzisiaj już było łącznie 40, no i też już mam trochę wątpliwości, czy to kupować. No lubię właśnie, lubimy dewolaje, nie jest to coś, co by mi się chciało robić. Ja też zawsze właśnie kupuję po to, żeby je zamrozić i żeby czekały na swoją kolej w zamrażalniku na jakiś szybki obiad razem z tymi mrożonymi frytkami, do tego jakaś szybka suróweczka z marchewki albo jakaś duszona marchewka, albo jeśli naprawdę nie mamy czasu, to wtedy jakieś po prostu pikle ze słoika. No ale kurczę, 40 zł za trzy kotlety to już jest dosyć dużo. Być może muszę jednak spróbować zrobić sama, właśnie raz usiąść i po prostu zrobić ich może też trochę więcej i zamrozić, choć bardzo mi się nie chce, nie ukrywam, no ale trzeba się nad tym zastanowić. Tutaj mam znowu wędlinowe różne rzeczy, mamy salami znowu, nie pytajcie mnie dlaczego znowu wszystko zjedliśmy. Do końca października jest ta promocja w Biedrze na to salami i na te wędliny generalnie z tej serii Nature. Mam nadzieję, że jak się skończy promocja, to się trochę ogarniemy i przestaniemy tyle tego żreć. Mamy jeszcze te sokoliki, piłeczki. W zeszłym tygodniu powiedziałam młodej, że nie kupię jej parówek, nie może jeść parówek co tydzień. No ale już w tym tygodniu stwierdziłam, dobra, niech będzie. Udało mi się dzisiaj też dorwać ten pasztet roślinny, którego nie było ostatnim razem. Już się zaczęłam trochę martwić, że może już go nie sprzedają czy coś takiego. A już mój partner bardzo mnie prosił, bo go bardzo lubi, więc tym razem się udało. Liczę na to, że może gdzieś w okolicy świąt będzie jakaś inna wersja. Była kiedyś wersja z żurawiną, która była jeszcze lepsza. Była też wersja ze śliwkami, więc z suszonymi, więc liczę na to, że może też się to uda kiedyś złapać. Mamy jeszcze tutaj ser w kawałku, który ja podzielę na cztery części i zamrożę, bo już zużyłam cały ser, który miałam zamrożony wcześniej. Ja bardzo lubię mieć właśnie taki ser pokrojony, zamrożony, bo wtedy w razie czego mogę go sobie zawsze rozmrozić na szybko. Ja go nawet trę, jak jest jeszcze zamrożony. On się jeszcze, tak wiecie, pod wpływem ciepła mojej dłoni się już tak troszkę zaczyna roztapiać, tylko no tak ocieplać i łatwiej jest go wtedy ścierać. Wzięłam też mozzarellę w kulkach, normalnie nigdy tych kulek nie kupuję, ale tym razem właśnie do takiej sałatki makaronowej, którą chcę zrobić i dać młodej też do lunchboxa, stwierdziłam, że będzie pasować. Trzy kostki tofu, bo będę potrzebowała takiej większej ilości naraz do zrobienia takiej wege pieczeni jakby. Mamy ser żółty w plastrach, nie było dzisiaj niestety królewskiego, w Biedrze stał pusty karton, więc wzięłam ten też jest spoko. I w Lidlu ten taki aktyw. Wzięłam też, słuchajcie, pierwszy raz w życiu gotowy spód do pizzy, bo będę chciała zrobić takie mini pizzę w przyszłym tygodniu. No i pomyślałam, spróbujmy sobie raz troszkę ułatwić życie. Nie wiem oczywiście, ile to jest warte. Przetestujemy. Jeśli chodzi o skład, to zaraz Wam to spróbuję jakoś pokazać. No szału oczywiście nie ma, ale też powiem szczerze, że wydaje mi się, że wielkiej tragedii też nie ma. Generalnie skład jest dosyć podobny do tortilli, takiej kupnej. Tortille przecież kupuję raz na jakiś czas, więc wydaje mi się, że też od takiego spodu do pizzy nie umrzemy. No i zobaczymy. Ja nie wiem. Co my tu jeszcze mamy? Z serów mamy jeszcze serek grani, który po pierwsze będzie mi potrzebny do jednego przepisu. Też chcę wrzucić młodej do lunchboxa, ale też sobie pomyślałam, bo ostatnio właśnie dużo mam takich różnych przepisów na robienie czegoś z twaroszku grani, jakichś tam na przykład chlebków i tak dalej, więc pomyślałam sobie, że do tego celu można by je zamrozić. Oczywiście nie zamroziłabym takiego twaroszku do zjedzenia na kanapce, bo on na pewno straci trochę, jeśli chodzi o konsystencję, może nawet i smak w zamrażalniku, ale pomyślałam, że właśnie do przerobienia na coś i upieczenia w czymś to może być ok. I właśnie często żałuję, że mam jakiś fajny przepis i tego serka nie mam, więc spróbujemy go zamrozić. No i słuchajcie, tutaj kolejna rzecz, akurat obok truskawek leży, no, na którą się szarpnęłam. I to było naprawdę szaleństwo, to są te serki Baby Bell, które, słuchajcie, za te trzy serki zapłaciłam 7 zł.
Także no, majątek, ale my je ostatnio jedliśmy w Szwecji, bo tam były troszkę taniej. Ja właśnie nigdy ich nie chciałam kupować ze względu na cenę, ale tam mówię, spróbujmy sobie, bo wychodzi to troszkę taniej. No i właśnie młodej też bardzo smakowały, więc pomyślałam, że no dobra, raz kupię coś takiego. No, strasznie duże pieniądze, ale no tu jeszcze są te postaci z Disneya. Także no, no znów, no, tak jak z truskawkami. Czemu mam dziecku nie zrobić prezentu w postaci sera? No, to przynajmniej ma jeszcze jakieś białko, jakiś wapń. Tak to sobie tłumaczę przynajmniej. Tutaj mamy jeszcze sok jabłkowy, który przede wszystkim będzie do galaretki, bo wracam do moich eksperymentów z galaretką na agarze, tak żeby ją zrobić, tak żeby się nie rozpuszczała w lunchboxie, bo ostatnio mi się troszkę rozpuściła, ale mam już nowy przepis, nowe proporcje, więc mam nadzieję, że uda się to dopracować. Mamy mleko w tym tygodniu tylko jedno, bo też tydzień będzie krótszy trochę, no i jajka oczywiście. W planie na dzisiaj na śniadanie mieliśmy boczniaki z jabłkiem i z cebulą. Te boczniaki kupiłam w zeszłym tygodniu, jeszcze ich nie zjedliśmy, ale no dzisiaj jest już 13, więc powiedzmy śniadanie się trochę oddala. Jakoś nie było czasu tego zrobić. Może zrobimy na kolację, może zrobimy na jutro, na śniadanie. Będziemy kombinować. Na drugie śniadanie jogurt, na które właściwie drugie śniadanie też już minęło. Na obiad właśnie, tak jak Wam mówiłam, zupa botwinkowa z tymi pierogami z garmażu. Na śniadanie jutro zaplanowałam taką zapiekankę z dynią i z batatem. Jeszcze kawałek dyni mi został z zeszłego tygodnia, więc mogę do tego wykorzystać. Zresztą z tego, co pamiętam, to tutaj w tym przepisie jest akurat dynia nie w kawałkach, tylko pire mam jeszcze też zamrożone, także nie ma problemu. No wiecie, muszę w każdym tygodniu muszę coś dyniowego zrobić, zaraz się sezon skończy. Ja lubię ten sezon na dynię po prostu wykorzystywać na maksa. Na jutro sobie zrobimy jakąś nocną owsiankę, znowu to jest taki standard. Tutaj będzie jakiś stir fry, jeszcze nie wiemy dokładnie co. Na śniadanie, i to też właśnie chcę młodej zapakować do lunchboxa, sałatka z orzo, tego makaronu, z mozzarellą właśnie tych w kulkach i pesto, którego nie kupiłam. Ach, 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 no co zrobić? Dobra, może gdzieś podejdę i znajdę. A pamiętam, że faktycznie było tak, że w Biedrze nie mogłam go znaleźć. Nie wiedziałam, gdzie leży, bo wiecie, teraz od pewnego czasu robię zakupy w innej Biedrze niż dotychczas i się muszę nauczyć wszystkiego od nowa. No i myślałam, że okej, nie znalazłam Biedrze, to kupię w Lidlu, a w Lidlu już nie pamiętałam. No to zobaczymy, albo gdzieś dokupię jeszcze, albo po prostu wymyślę coś innego. Na drugie śniadanie właśnie, ponieważ młodej będę chciała zapakować do świetlicy tą galaretkę, więc to sobie zjemy. No tutaj mam taki plan na zrobienie takiej jakby wege pieczeni, takiego pseudo indyka właśnie z tego tofu, z seitanu. Kiedyś już coś takiego robiłam i było całkiem niezłe. Spróbujemy inny przepis, może będzie jeszcze lepszy. Do tego zrobimy jakiś sos pieczeniowy albo może sos cebulowy, coś takiego, zobaczymy. Żurawina, myślałam o tym, żeby zrobić samej sos taki żurawinowo-jabłkowy, ale jakoś mi się odechciało. I do tego pieczone ziemniaki, pieczone, może mam taki przepis na pieczone ziemniaki z papryką, to się jeszcze polewa tam cytryną, fajny jest taki smak, może właśnie to zrobię. No tutaj, ponieważ stwierdziłam, że no jak już otworzę słoik pesto, no to wykorzystamy go też na tosty, także no nie wiadomo teraz, co z tego będzie. Inny tutaj mam właśnie przepis na cynamonki z serka grani, takie trochę zdrowsze, zobaczymy jak będą smakować. I tutaj jest też zupa dyniowa z curry, którą miałam robić w zeszłym tygodniu. Tutaj mamy wielką pustkę, dlatego że tak jak Wam powiedziałam, młoda, korzystając z tego, że piątek w szkole jest wolny, jedzie na weekend z tatą do dziadków i ja stwierdziłam, że po prostu olewam, ja dla siebie nie będę niczego teraz planować, po prostu będę jadła to, co mamy w domu, coś tam sobie na pewno też zamówię, więc po prostu odpoczywamy trochę. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.